co tu powiedzieć. Jesteście świadkiem, że... Świadkami, że... Bo będzie parę milionów odsłon. O tak. Krasnale przejmują fejmy. I no, zaczyna się era osobników 1,70 m. W kapeluszu. W kapeluszu. Ja jestem wysoki, przystojny, mam 1,70 m. O, no właśnie, to też zapraszamy. No, jesteśmy w towarzystwie. Jesteśmy w towarzystwie. Robimy z Sylwkiem, nie? Sylwek chce zabić wzrokiem kamerę. Sylwek, Kacper już... Ta łyżka nie istnieje, ta łyżka nie istnieje. Znasz to, pamiętasz to? Że wiesz, cały wywiad wygadać normalnie, ja tylko patrzę, tak jak główek. To jak czasem Robur nam robi takie rzeczy, a, wiesz? Ja to nie wiem, ale ja tak chciałem, ale... No. Dobra, luz nie przeszkadza. Ale może są pytania do ciebie też. Ale nie, aż udzielałem, wiesz? Tak, i to dość obszernie. A, no dobra, no to okej. Okay. Ale parę tematów. Trenujemy na jednej salce. Jedynego trenera mamy, tak. Norbert Daszkiewicz. Tak jest. Tak, nie wiedziałem, że trenujesz Roberta. Tak. Gdzieś się ukrywacie? Gdzie trenujecie w ogóle? No u Norberta na salce. Właśnie kiedyś Norbert w WCA prowadził, ale jakiś czas temu się przeniósł na własną salkę, no i już tylko, ja tylko tam chodziłem. A trenowałeś wcześniej w WCA też byłeś? Kilka razy, no może nie kilka razy, nie wiem, tam z miesiąc, dwa tam chodziłem. Słuchaj, co powiesz o Patryku jako rywalu? Ciekawe zestawienie i też ciekawy, bym powiedział, kolory tutaj, bo Patryk jest od początku z organizacją. Wy też współpracujecie częściowo jako cały projekt z organizacją. Jak w ogóle się na to zapatrujesz? Dla mnie w porządku. Nie rozumiem ludzi, co... Znaczy po części oczywiście rozumiem, że na przykład oczekiwaliby bardziej popularnego rywala dla mnie, ale... Były walki, przecież Kizo z Mielonidasem walczył, czy inne osoby, które miały duży tam rozstrzał tej popularności, więc dla mnie to jest bardzo dobry rywal, bo po prostu jest. I ja miałem też problem z tym, że nie doszło na przykład do walki na poprzedniej gali, więc ja się cieszę po prostu, że walczę z Patrykiem i że on się przygotowuje. I super. Wiesz co, nie obraź się, ale jak ja fejmowo zawsze bywałem na konferencjach, galach, to ciebie mniej kojarzyłem, a jego bardziej. No tak, bo tutaj Patryk tutaj rządzi. No, no rządzi, ale nie, faktycznie chłopak się tutaj bardzo uwijał i zawsze ta jego charakterystyczna ruda fryzura gdzieś wpadała w oko i ja zawsze z tym kojarzyłem. Patrzę, Patryk jest, okej, można zacząć konferencję. No, ja tu tylko pod kątem mówiłem subskrypcji czy tam Instagrama, nie? Ale jeżeli chodzi o środowisko fejmu, no to ja wiem, dlaczego Patryk dostał tą walkę, bo jest od początku i też uważam, że mu się należy i że nie ma co tam hejtować tego wyboru włodarzy. Sportowo jak to będzie wyglądało? W ogóle masz jakieś pojęcie o jego warsztacie? Nie mam, ale myślę, że na tle tam walk historycznych Fame MMA, to uważam, że się bardzo dobrze przygotujemy. Bo wiem, że on trenuje regularnie przez kilka miesięcy i ja tak samo. Nie opuszczamy treningów. Myślę, że to jest bardzo istotne i że to wyjdzie w klatce. Fascynacja sportami walki, czy po prostu tak, że ty trafiłeś do sportu walki, bo no, trafiają się okazje takie jak właśnie ta? Zawsze chciałem spróbować sportów walki, zawsze byłem no, najmniejszy na przykład w klasie, byłem nie wiem, czy to gimnazjum, czy liceum i tak zawsze pomyślałem, że fajnie by było chociaż móc się obronić, tam mieć taką przewagę, że wiedzieć, że na coś mnie stać w razie zagrożenia, więc zawsze chodziło mi po głowie, żeby tych sportów walki się nauczyć, a nie było ku temu takiej mocnej okazji. Tam próbowałem, ale już potem tylko siłownia tak naprawdę była, więc jak chodziłem na przykład, kolega jakiś mnie wyciągał na sporty walki, no to ja tam trzy treningi i zaraz wróciłem na siłownię, a teraz no, mam okazję walczyć, no jest konkretny cel. Bardzo dużo korzyści związanych z taką walką, więc no mówię, że jak nie teraz, no to nigdy w życiu już chyba bym nie spróbował. No tak, to jest motywacja na pewno i też jest tak, jak tolerujesz ból w ogóle, bo to jest problem, z którym wielu ludzi nie potrafi sobie dać rady, powiedzmy, albo mówią, że dadzą sobie radę, dostają pierwszy cios w nos i potem zaczyna się problem. No nie, to ja nie mam problemu dostać cios. No. Masochista, rozumiem, tak? Nie robię... Urodzony. Nie wiem, ja taki nie mam emocji związanych z tym, że dostanę. No miałem na sparingu złamany nos, to
no po prostu stało się i tyle, nie? Więc ciosu się nie boję, wiem, że mam dość twardą głowę, bo no na sparingach to wychodzi, jakoś umiem gardę trzymać fajnie, więc myślę, że mam takie predyspozycje ku temu, żeby iść do przodu w tej walce, że raczej no nie będę unikał starcia. Tlenowo, jak to wygląda u ciebie? Crossfit robisz na pewno? No robię takie obwody robię i generalnie ćwiczę w tym czasie 3 minut różne rundki czy sparingi. Jestem dobrze przygotowany, zawsze, ale zawsze może być lepiej. Ja myślę, że tą kondycję jeszcze długo będę robił. No i po prostu, żeby walczyć na jeszcze wyższym tempie i jeszcze lepiej może tymi swoimi zasobami dysponować, żeby właśnie w odpowiednim momencie sobie móc odpocząć w odpowiednim, kiedy trzeba użyć siły, to użyć, ale potem już w odpowiednim momencie sobie nie pompować się, tak? Więc pracuję nad tym. Myślę, że dam radę zrobić 3 rundy po 3 minuty, aczkolwiek musi też troszkę ta walka pójść po mojej myśli, żeby to zrobić, bo obalenia na przykład dużo kosztują siły, więc jak jedno, drugie, trzecie nie wejdzie, no to z tym tlenem może być problem, ale jak wejdzie obalenie i będziemy na ziemi, no to będzie dla mnie bardzo korzystne. Sportowy wzór, twój sportowy wzór i sportowy wzór w sportach walki na przykład? Tak z ciekawości zapytam. Sportowy wzór? Raczej. Siłownia, to może jakiś kulturysta, Dorian Yates? To znaczy właśnie ja mam tak, że no nie, bo w kulturystyce za dużo nie osiągnąłem. No, chodziłem na siłownię. Dałeś sterydy? Próbowałem. Nie smakowały? Bardziej, kurczę, no takie cukierki, tylko że nie słodkie, nie? A zastrzyków się bałem, tak? No oczywiście, jak każdy taki, nie? Adept. Nie, uszy rosną, uszy rosną potem nie, po tym, no. Nie? Wiesz jak to jest, straszą ludzi. Nie chciałem nigdy zastrzyków brać, no tak. Czy te sterydy coś mi dały? Raczej nie, no kilka miesięcy jakiejś przygody, jakieś tam obserwowanie, o kurde, ale siła czy coś tam, ale rosnę. Ale skutki uboczne też przyszły do tego i szybko mi się to znudziło i powiedziałem, że nigdy, nigdy więcej po prostu. Mój kolega sprzedawał kiedyś aviomarin i mówił, że to jest testosteron. Ludzie brali, robili pompki, a on mówił zawsze, że trochę pompek i parę tabletek aviomarinu jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a ludzie przychodzili centymetr urósł, nie? No tak, no ale to placebo działa, to jest udowodnione. Ja sobie na przykład teraz wyobrażam sobie, że zmiażdżę Patryka w oktagonie i wszystko będzie okej. Okay. Psychika ma ogromne znaczenie. Nawet jak sobie wyobrazisz, że rośniesz, to będziesz rósł. Ja myślę, że 1 centymetr w łapie, każdy, kto ogląda ten film i zostawi łapkę w górę, gwarantowany na przykład, nie? Słuchajcie, łapkę w górę teraz żeśmy, o właśnie, ja wypadłem z kadru, a tak fajnie to wyglądało, całkiem dobrze. Widzisz, Wardęga mnie zawsze upominał właśnie, żeby trzymać się kadru, a tu się niestety nie udało. Co do psychiki jest chyba udowodnione coś takiego, że jak ktoś widzi jakieś granice w sobie, widzi limity, no to one rzeczywiście są, a ktoś, kto ich nie widzi, no to ich nie ma i właśnie o tym mówimy też w naszych filmach. Hasło JTCNW, jebać tych, co nie wierzyli, właśnie dlatego, bo jak sam sobie nakładasz jakieś ograniczenia, no to na pewno wiele nie osiągniesz i tak myślę, że to jest w ogóle fajna filozofia na życie. Łyżka nie istnieje, pamiętasz ten tekst z Matrixa? Chyba pamiętam. Był taki właśnie, gdzie robił facet rzeczy, które nie przyszłyby nikomu do głowy. Słuchaj, to co, życzę wam powodzenia w sobotę, bo to jest za 6 dni. Będziemy to obserwować. Zobaczę jeszcze, jak ruszasz się na treningu medialnym, bo to też jakiś pogląd jest. Fajnie, czekam na opinię. Ciekawa opinia będzie. No opinie, wiesz jak to jest z internautami. Oni zawsze przede wszystkim zrobią wszystko lepiej, tak? A tak, ale no zobaczymy. No. Ja myślę, że na tarczach to każdy wypada bardzo dobrze. To znaczy każdy, kto trenuje bardzo dobrze, ale potem przełożyć to na sparring to już trochę ciężej. Paweł, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam. Cześć, zrobię ci, mogę zrobić.